Bierzemy sobie ściągę na kartce, wkładamy to w zakazany dinopis. No i można ściągać. Nie widać? Nie widać. A ja widzę. No. Dlaczego ten świat? Jezu. Witam! Tutaj oczywiście gość, który jak widzi za każdym razem stany YouTube'a, musi się upić na trupa. I'm on Warped Tour back in the day when we were going through El Paso, man. And we were just in the middle of fucking nowhere and we just fucking drank to drugs right by the pool. Aby tego w ogóle nie widzieć. Welcome to the Filthy Prank Show. If you're feeling suicidal, you've come to the right place. Because I want to fucking kill myself as well. Fuck you, I hate all of you! Dokładnie, bo dziś pogadamy o paście, czyli chyba największej żenadzie na tej całej platformie. Na bota! Przecież tam nie ma terrorystów! No ściągaj to! Kurwa! Debil. Albo gamer. O, no na pewno jak gram jakąś grę, to muszę drzeć się jak Chester Bennington czy Oliver Skicker na cały głos, jakby w ogóle widziałaby mnie cała publiczność. Co? Przecież ja nawet się nie drę na cały dom podczas grania, a jakoś mi idzie nieźle. Druga sprawa. O, ciekawe, może twoi rodzice także kłócą się oczywiście. Oto, czy cię czasem nie oddać do domu dziecka? W sensie też mam na myśli, że drom ryja, żeby cię oddać do tego domu dziecka, bo jesteś chyba naprawdę upośledzony umysłowo. Dokładnie, o to mi chodziło, bo niestety content posta głównie jest oparty na skeczach. Szkoda tylko, że oparta głównie o stereotypy. Zresztą drących ryja to można znaleźć zarówno u gamerów, jak i u normalnych ludzi. Więc daruj se to. Poza tym... Niestety post także jest niestety znany m.in. z to, że jest leniwym złodziejem i kradnie od polskich youtuberów. Wow. To już dopiero jest najgłupszy złodziej świata, ale o tym to już Kikual nagrał film i to wytłumaczy. Oraz oczywiście niesławna, oczywiście sonda uliczna o spraw intymnych, która już przez wiele kanałów komentarzy już została omówiona. Więc nad nią nie będziemy się rozwodzić. Zwłaszcza jeśli już wspominamy o tej sondzie, to zastanówmy się, do jakiej grupy wiekowej jednak trafia nasz post. Okej, żarty o seksie są fajne. Ale problem polega na tym, że nie miałbym nic przeciwko, gdyby nie to, że kanał posta trafia do dzieci 13-letnich. Tak ogólnie do dzieci. No, dobry kanał dla dzieci. Family friendly, sonda uliczna, która jest zboczona. A! I sprośne żarciki, które nie są śmieszne. Lubię je, ale... Zastanówmy się. One nie są śmieszne. To jest przepaść. Ta, bo ci matkę zaraz w cipę wyrucham. Bartek! Co to za słownictwo? O kurwa. To znaczy mamo. Natychmiast to wyłączaj. Ale mamę, nie mogę. To najważniejsza runda w moim życiu. No właśnie słyszałam. Wyłączaj to! Nie. Nie? Nie będziesz mnie ustawiać, mam już 13 lat. Tak? Aaaa! Wyłącz to! Wiesz co, post? A może jednak zastanawialiśmy się nad tobą, synku, czy cię nie oddać do domu dziecka? Żałuję, że wcześniej nie zrobiliśmy aborcji na ciebie. Tak, tak właśnie mówią komisarze postacie w tamtym kanale. Z krzykliwym, zrzędliwym głosem, jak jakaś Wanda z wróżków z krzesty, która mówi zrzęd, zrzęd, zrzęd. Nie przypominam sobie, żeby
Twoja mama w ogóle była jakoś mocno zrzędliwa. Nie przyszedł nawet siebie, żeby moja mama zrzędziła. I była chyba wielką zrzędziarą i mówiła jakimś takim zrzędliwym głosem. Stary, ta nowa dupa ze szkoły, ona tak mi się podoba, ale bym ją... widziałem się z nią na poprzedniej przerwie i strasznie małomówna. Ale kochasz mnie? I don't think God has a master plan so much as a masturbation. I z takim poczuciem humoru mamy do czynienia. Tak, humorem dla naszych płodów. No cóż, powiem szczerze, że znam lepsze seksistowskie żarty niż ty to fundujesz, wiecie. Jak spostować posta? Zaczepić go! To się nazywa dobry czarny humor. Patrz się i ucz się. A dzisiaj, moi drodzy, przyjdzie pan policjant i porozmawiamy o papierosach. Zjedz go. Dzisiaj, dzieci, będzie lekcja z policjantem o nielegalnych substancjach. Siema, maleńka! No bo wiecie, naćpady przywitał się z szafką, która miała perełkę. Ale to śmieszne. Jakby za czasów PRL to dużo ludzi się nie ćpało, no. Poza tym, dzisiaj narkotyki są nielegalne. Dokładnie. No chyba, że jakimś cudem w Polsce natrafisz na zajebistego dealera. A poza tym, co tam, że Bring Me The Horizon wydała właśnie piosenkę, ten cały album o narkotykach, jeszcze tak promowali tą płytę w prawie że narkotycznym stylu. Nie, przychodzi taki post i to zjebieć rzecz jasno. A poza tym, kto w ogóle wkłada papierosy do buzi? Przecież wszyscy wiemy, że ty umrzesz. O! No to z nim naprędziesz. Dzisiaj będzie lekcja z policjantem o nielegalnych substancjach. I love cocks. Wracając już chyba do tematu koksu, to nie jest pierwszy film, gdzie się on pojawia. Życie jest zajebiste. I chyba nie ostatni. Chyba mam nadzieję, że to ostatni film. Ale takie przypomnienie. Lecimy dalej. Ty pedale, ale ty swój abonament na dzisiaj na sikanie już wykorzystałeś. No a chcesz kupę, to pokaż dupę. No dobra. Nie. Chodź. A teraz będziesz miał czyste włosy. Cicho. O, patrz, znowu ten pedał przyszedł. A kisz. Chłopacy, ja chciałem tylko siku. Dobra, ciemni bobra. A my ci pomożemy. Ej,
przemawiacie, że homoseksualiści jacyś, wiecie, go upierdolili makijaże? A poza tym, wiesz, spukiwanie kogoś głową do sedesu. Sorry, post, ale to nie są Stany Zjednoczone. Wyrwałeś to totalnie z kontekstu. Może kurwa jeszcze powiesz, że na polskich szkołach były zamachy z bronią. To ja ci zrobię tak. Dobra, bawimy się w berka do przerwy? Dobrze, w zjedzielu! Siadaj! Teraz możecie wstać. Berek! 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 Będzie lubała moja kremowa! Dobra, odpakuję sobie skrzynkę, jak tylko zadzwoni dzwonek! Dzwonek! Co za zbieg okoliczności! Schowaj ten! Zamknij mordę! It's time to stop, okay? 12 zł dałem za odpakowanie, a wygrałem skrzynkę wartą 215! Post, czy ty jesteś sprzedaną kurwą za przeproszeniem? Tak, K-Drop. Ile już o tej stronce słyszałem, a poza tym... No w ogóle twórca tej stronki nie jest żadnym innowatorem, bo to nic innego jak oczywiście GTA Lutz, tylko oczywiście zarzuca się mu m.in. to, że przekłamuje ceny ze Steama, a okazuje się, że na tej samej stronce wspomniałem GTA, jednak no niestety gry kosztują zdecydowanie mniej niż wymieniają. Spokojnie, strona podobno nie jest chyba skamem, no nie wiem. Tak tego dokładnie, a poza tym równie dobrze można by kupić po prostu grę na Steamie i nic by ci się nie stało. Albo jak już chcesz luty, to właśnie GTA Lutz jest najlepszy. Poza tym, nie będę dawał małego najnowszego filmu, bo to chyba koncept żenady co najwyżej. Tak, bo skoro już wspomnieliśmy o reklamach, to o ile jeszcze reklamowanie K-Dropa nie jest jakimś skurwielstwem, o tyle reklamowanie takiego długopisu, który sprawia, że będziesz mógł być mistrzem matury czy innego egzaminu, to już jest pierdolony scam. Uda się. Dobrze dzieci, zaczynamy egzamin. Dzisiaj specjalnie założyłam okulary, żeby was lepiej widzieć. Was ostatni, do pierwszej ławki. Ja? Tak. Kurwa! Jedyma! Tugenet! Kurwa!
No to ja jestem dumny. A tak już trochę na serio. Dokładnie, na tym polegają mniej więcej dyskretne product placementy. Coś w stylu, ale zanaczpany. To jest mój nowy narkotyk, kurwa. Pokażę wam, jak to działa. No, to mniej więcej tak to wygląda. Poza tym, w ogóle zauważyłem jeszcze jedną z rzymę, oprócz Abstra. Wiecie, filmy Zatorskiego, wiecie, te komedie romantyczne z białym plakatem i harolakiem na czele. Czajcie, te dyskretne product placementy w stylu parówki do sałatki? To nie parówki, to berlinki. Dokładnie i na tym niektóre sceny niestety czasem polegają. Są tak wyraziste, że nie da się tego przeoczyć. Poza tym postanowiłem spisać parę produktów zareklamowanych i przeczytam. K-Drop, zakazany długopis. Real Up, to już jest takie auć, że szkoda gadać, ale to zobaczycie. Wiedziałem, że muszę znaleźć sobie dziewczynę. To jaki masz problem? Neta masz, telefon masz, ściągasz Royal Sap i szukasz prestiżowej laski. No dobra. O, tutaj masz. Działa ona podobnie jak Tinder, ale w Royal zdobywasz poziomy, dzięki którym znajdujesz coraz to atrakcyjniejsze dziewczyny. Zaproszenia na różne eventy, otwierasz paczki, dajesz punkty i pniesz się do góry. Level 10 ma tylko 2% osób. Ta jest fajna, napiszę do niej. Cześć. W życiu jeszcze nie widziałem aż tak chamskiego product placementu. Wiecie, scenka polegająca na tym, że tam gościu pokazuje, jak działa jakaś tam aplikacja, jakieś Royals App i pokazuje, że o, to jest lepsze niż Tinder. Poza tym raczej ludzie mało pewnie podchodzą do nowych aplikacji i chyba wolą korzystać z tego, co istnieje na przykład. Co pokazał chyba wiele przykładów. Owszem, był Snapchat, ale to chyba jest jeden z niewielu przykładów. Przecież tak samo było z konsolami przecież. Pojawiało się wtedy mnóstwo nowych konsol. Ale nadal ludzie uparcie grali na PlayStation i Xboxach jednak. Mimo tego, bo mieli jakieś tam zaufanie. Poza tym ludzie chyba wolą jednak Tindera od jakiegoś Real App. I tak już oczywiście zakończymy ten cyrk. No i jeszcze przy okazji przypomnę oczywiście o tym, że wkrótce na kanale pojawi się recenzja Amo. To nie jest product placement, bo mam 200 subów i niestety nie mam prawa do jakiegokolwiek sponsoringu. Tylko mówię o recenzji przy okazji i zapowiadam ci kolejnego filmu. Na razie!